teraz mam wrażenie, że chyba jest taki moment na to, żeby przyjąć, że posiadanie niewielkiej ilości narkotyku na własne potrzeby nie powinno być penalizowane. Młody człowiek wchodzący w życie dostaje wyrok. I to jest straszne. No więzienie, przyznam szczerze, ja nie wiem, żeby było taką, nie słyszałam o tym, żeby było taką świetną szkołą życia dla 18- czy 19-letniego, prawda, 20-paroletniego człowieka. Nadszedł czas reformy polityki narkotykowej w Polsce. Poproś prezydenta o podpisanie nowej ustawy narkotykowej. Wyślij maila i dowiedz się więcej na stronie internetowej www.politykanarkotykowa.pl.